Myślę, że stało się, ale wszyscy powinniśmy jakieś z tego lekcje wyciągnąć. On też, że po prostu my żyjemy i no, musi po prostu wyciągnąć z tego lekcję, żeby nauczył się po prostu, że za wszystkie swoje rzeczy, które człowiek zrobi w życiu, odpowiada. Nie wiem, sam się boję spotkania po prostu z tą osobą. Nie wiem, co powiedzieć, jak spojrzeć w twarz tej osobie. Mimo, że ja nie jestem winien temu wszystkiemu, ale źle się czuję z tym po prostu. Był zegarek, taki naprawdę mały damski zegarek, z tego co pamiętam, i w tym zegarku wskazywało coś około godziny 5:25. Tak naprawdę to był czas, kiedy fizycznie mogło dojść do tego zdarzenia, tak? Zakładając, że zegarek dobrze chodził, że zegarek był sprawny, tak? No więc to też jakieś to jest takie, no tak daje do myślenia, tak? Jak ten czas nagle się zatrzymał dla tej osoby, razem z nią i ten zegarek, tak? No jest to gdzieś to w głowie, tak? Zostaje. Brakuje nam jej bardzo. Chcielibyśmy nieraz zadzwonić do niej, jechać po nią, żeby tu przyjechała. A w tej chwili jedynie możemy ją spotkać na cmentarzu. I to jest najgorsze. Cieszyła się, że będzie miała kolejnych dwóch wnuków, prawnuków znaczy. No niestety nie doczekałam, bo ktoś nieodpowiedzialny siadł za kierownicą. Ja na co dzień jeździłem dostawczymi samochodami i z tego żyłem. De facto prawo jazdy było może moim narzędziem pracy. No to tak nie wygląda, no. Bo jestem młody i fantazja poniosła. Nie życzę nikomu, no, żadnemu kierowcy, żadnemu człowiekowi bycia w takiej sytuacji i zmierzenia się z tym sam ze sobą, z taką traumą. Nigdy nie myślałam o takich rzeczach, o takich nieszczęściach, które się mogą zdarzyć. O swoim dziecku w życiu się tak nie myśli. Słyszy się w telewizji, w radio, słyszy się różne takie rzeczy, ale o swoich nigdy się nie myśli w ten sposób. Człowiek zawsze odsuwa takie rzeczy od siebie. I wiem, co czują ludzie, którzy się znaleźli w takiej sytuacji, bo moja babcia zginęła w bardzo podobny sposób. Też jechał młody człowiek i też nie można powiedzieć, że przecież chciał specjalnie. Tylko to był nieszczęśliwy wypadek. Wiem, co rodzina czuje, wiem, co myśmy czuli. Jest to ogromne nieszczęście. Nie ma nigdy tak, że jedna strona jest poszkodowana. On będzie przeżywał do końca życia. Do końca życia będzie cierpiał już z tego powodu. I my też. No i oni tak samo. Niejednokrotnie, jak już na miejscu, w pokoju sporządzamy dokumentację z wypadku, te rzeczy, które zabezpieczymy, są popakowane w kopertach i słyszymy telefon. No i no słyszymy, że nie jest to nasz telefon i patrzymy i
na wyświetlaczu mama, tata, żona. No i tak naprawdę to też daje do myślenia, że ktoś rano wychodził do pracy, mówił cześć, kochanie, a tak naprawdę to ostatni raz to powiedział, tak? No i tak naprawdę to jesteśmy bezsilni. Co mamy z tym zrobić? Jak to tej drugiej osobie powiedzieć? No i trzeba to jakoś pokonać, tak? Dzień dobry pani, starsza aspirant Artur Budowski. Pani bliska osoba na ulicy. Wypadek.